Minął siódmy tydzień od D-Day. Żeby wyrwać się z Normandii, nacieramy, by zająć Marigny. Tak zajmiemy główne drogi i ruszymy przez... Razem z kumplami radzimy sobie całkiem nieźle. Nie dość dobrze dla Pearsona, ale on zawsze jest na nie. Kto wie, kotku? Może do świąt wrócę do ciebie z medalami na mojej klacie. Ale najpierw musimy zająć Marigny. Schmeling kontra Lamota. Schmeling znokautowałby Lamotę. Bez jaj. Schmeling to nazior. Wyrwałbym chwasta. Wystawili go na świecznik i nie miał wyboru. Wszyscy mamy wybór. Nietzsche mówił, że ludzie dzielą się na... Nie filozofuj, student. A ta walka Lewis kontra Robinson? Z Lewisem z 38 Robinson wygrywa bez dwóch zdań. Hej! Kto przylazł pod okładkę? Myśleliśmy, że poleżysz. Jak kiedy tu banda skurczybyków chce zająć beze mnie Marigny? Cóż, taktyka działa. Wyrobimy się na święta. Nie stoi pokasznyte. No dobra. Niezła, prawda? Widziałem gorsze. Dobrze znowu cię mieć, szeregowy. Dobrze tu wrócić. Dobra, chłopcy. Mamy tu wyjątkową okazję. Szansę na wyrwanie się z Normandii. Będzie ciężko. Wróg broni się między żywopłotami i mają czołgi w okolicy. Jeśli zdobędziemy i utrzymamy Marigny, to drogi będą nasze. A skoro Zussmann może przyjąć scyzor na bebech i przeżyć, to mamy szansę. As jest znowu w grze, sir. Turner ma misję i chce nas chronić. Ruszajmy! Wojna mu wcale tej misji nie ułatwia. Dowalimy im! Nie odpuść się! Dobra, pierwszy pluton, ruszamy! Jazda, jazda! Bombowce całą noc nawalały w miasto. Pewnie nie zostawiły nam wiele roboty. Davis chce, żebyśmy do wieczora zajęli Marigny. Hej! Musimy zadowolić starego. Taka rana goi się w 8 tygodni. Gotowy, sierżancie. Ma pan moje słowo. Słowo, tak? Gówno mnie to obchodzi. Jesteś już zdrowy, tak? Jak koń, ser. Wypruwasz sobie flaki, ale nie chcę ich oglądać. Czołgi naprzód! Trzymajcie się! Będzie trochę trzęsło! Nic nowego! Pearson chyba cię lubi! Ha, ale wy lubią jeść mięso. Ruchy, ruchy! Widzę, że nieźle się trzymasz. Tak, a co jest z tobą? Nie możecie bawić się tak beze mnie. Co ty, Pearson zabrania nam się bawić. Wiesz, czemu tak po tobie jeździ? Przełęcz Kasserine! Straciłem tam najlepszych przyjaciół. A, przywalili mu z artykułu 15 i zdegradowali. Musiał grać twardziela, a jego ludzie za to zapłacili. Misję chuj strzelił, zmasakrowali nas. Naziści nie mieli litości. Przeżyliśmy tylko dlatego, że nie zdążyli zablokować zachodniego wyjścia. Prawie wszystko straciliśmy przez tego gnoja. Turner dalej mu nie wybaczył. Tak naprawdę to on podał go do raportu. Pearson myśli, że jak będziecie wzorowym plutonem, wymarzą mu to za akt. Tylko my na to harujemy. Tak, wreszcie złapałeś. Dlatego nigdy się nie poddał. Zabiłby, żeby mieć czyste akta. Wiesz, za co ja bym zabił? Za porządną szamę. Przecież właśnie jadłeś. Ej, takie gówno się nie liczy. Ej, zjadłoby się coś z grilla. Nie mieli żadnych szans. Będzie chyba bez otwartej trumny. Ej, to jest czyjś syn. Nie, tam to Szkop. Daniels ma rację. Nie wszyscy są źli. Dali nam Keplera, Mozarta. Patrz się, studenta. Marlene Dietrich. O, i to już prędzej. Nie zapomnijmy o wynalazkach. Prasie drukarskiej, mikroskopie elektronowym. Frankfurterka. Nie wyrobię z wami. Słyszeliście to? Leci w tę stronę. Sztukasy nadlatują. Cholera! Mierda! Jazda z ciągu! Pancery! Zły
razić z drogi! Przejdziemy bokiem! Ruchy! Biorę ich dalej! To nie! Musimy ochraniać nasze Germany! Słychać ostrzał przeciwlotniczy! Przejmiemy jedno z ich dział przeciwlotniczych i załatwimy te sztukasy! Rzucam granat! Za nimi! Dalej, wycofaj!
Wycofują się! Do przodu! Czołgi! Czołgi potrzebują wsparcia! Przejmiemy to działo pelot za drzewami! Musimy je zdjąć! Nadlatują! Na drugiej! Ten gość z radia wydaje się być wkurzony! Szkopy nie wiedzą, co się dzieje! Leci więcej! Na pierwszej! Prosto! Nasze ciągi już długo nie pociągną! Zauważyli nas! Walą do nas sztukasy! Spada! Na 10 wysoko! Na czwartej! Zestrzelony! Dobrze, co macie? Jeszcze nie! Na drugiej! Zgięty! Na 10 wysoko! Jest ich zbyt wielu! Na pierwszej, wysoko! Walcz do mnie, Daniel! To wszystkie! Dobra robota, Daniels! Hej, to Perez! Hej, Perez! Nic ci nie jest? Dorwali Millsa w zasadzce, ale odgryźliśmy się! Ocalali, okopali się przed nami z pakami. Musimy ich załatwić! Dobra, Pearson... Przejdź z zespołem przez sad i znajdź pozycję na wysokości. Jak osłabicie paki, poprowadzę szturm z Perezem. Ta jest! Daniels, Zussman! Za mną idziemy! Daniels, pośpiesz się i wracaj na drogę! Ruszaj się, Daniels! Potrzebujemy się na drodze! Teraz mówił coś o Pakt 38. Co to niby jest? Niemieckie działa. Przeciwpancerne. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Sam się zastanawiam.
To jeden z naszych. P-47. Ach, cholera. Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. To cywile. To zbrodnia wojenna. Co ty, kurwa, nie powiesz, student? Walczymy w końcu z nazistami. Tutaj! Mamy punkt obserwacyjny! Daniel, pośpiesz się i wracaj na drogę! Perez mówił coś o PAK 38. Co to niby jest? Niemieckie działa. Przeciwpancerne. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Sam się zastanawiam. To jeden z naszych. P-47. Ach, cholera. Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. To cywile. To zbrodnia wojenna. Co ty, kurwa, nie powiesz? Mamy punkt obserwacyjny. W końcu z nazistami. Wyciągnij lornetkę. To Perez i jego chłopaki trafią prosto w paszczę piekła. Musimy rozwalić tę obsługę paków. Otworzyć ogień. Dwa paki w polu widzenia. Daniel, zdejmij obsługę. Obsługa pierwszego działa nie żyje. Wyrzucam granat! Daj znać, gdzie są! Czysto! Uwaga! Nasze czołgi przejeżdżają przez okopy! Kolejna pozycja wroga zaraz za żywopłotem! Schować się za czołgi! Wszyscy zbiórka! Zbiórka! Schowajcie się za czołgami! Niech te Shermany się na coś przydadzą! Czołgi do ataku! MG-42! Schowajcie się za czołgami! Zabiłem go! Otwórzcie się czołgami! Szkopy wybiegają z okopu! Strzelec! Wal do tego gniazda MG-42 po prawej! Thank you.
czołgach! Cel na godzinie 11! Trafiłem go! Czysto! Trzyma czołgi! Do przodu! Więcej Niemców za wzniesienie! Nic ci nie jest! Dzięki, już w porządku! Nadciągają ze wschodu! Żołnierz na południowy wschód! Wskaż wrogów! Patrzcie, jak zwiewają! Tak jest, Fryce! Dopadniemy was! Nie zatrzymywać się! Zacieramy dalej! Rzucam granat! Uwaga! Nasz czołg oberwał! Ostrzał z paków! Musimy je natychmiast zlokalizować! Nie możemy się ruszyć, póki nie zdejmiemy tych paków! Właśnie bliżej, pozwólcie się w długi dział! Mama wreszcie! Tędy, Daniel! Sprętno do stodoły! Rzucaj! Proszę! Daniel, podnieś karabin z lunetą i rozwal te paki! Widzę trzy paki! Wal w amunicję! Oczyścić okopy! Dzięki, że mnie osłaniałeś, Daniel! Wszystkie czołgi! Ostrzał okopów! Oczyśćmy je! Zbliżają się ze wschodu! Pearson, zabierz tam swoich ludzi i oczyść okopy! Zrozumiałem! Wszyscy naprzód, oczyśćmy te okopy! Nadciągają z południa! Przy skrzynkach! Daj znać, gdzie są! Hej! To Turner! Nic im nie jest! Poruczniku! Czekajcie! Dowódca! Dobra, słuchajcie. Atakują kompanię Charlie przy kościele. Potrzebują od nas wsparcia. Natychmiast wyślij ludzi. Sir, jesteśmy mocno rozciągnięci. Rozciągnijcie się bardziej. Tak jest. Kurwa. Rozwalimy te jeepy, ale potrzebujemy wsparcia. Dobry plan. Perez! Pearson uda się z tobą z oddziałem. Nie dam rady.
Dostaliśmy rozkazy Collinsa. Ruszamy na zachód z 11. O, do chuja. Naszym kończy się czas! Jesteście zdani na siebie. Bierzcie jeepy i w drogę. Ruchy! Dobra. Ruchy, Charlie zalewa gówno, musimy im pomóc. Ruchy! Ruchy! Turendy do Marini! Tą drogą to następna wioska. Uwaga, spory zakręt, ostrożnie! Przed nami rozwidlenie! Wypatrujcie wycofujących się szkopów! Wpadną prosto na kompanię Czarni! Musimy być tam pierwsi! Lewo! Uwaga! Daniel, przed nami szkopy! Dalej! Przed nami pancery! Ostrożnie! Blisko! Zostałem! Otwieram tankę! Już niedaleko! Do tanku! Którędy? Prosto! Jedź prosto! Nie utrzymamy się dłużej! Na prawo! Ostro w prawo! Zusman! Za kierownicę! Stanę za działem! Się robi! Wrogie jeepy! Czwartkie jeepy przed nami! Nie utrzymamy się tutaj! Czarni na nas liczy! Droga zablokowana! Widzę jakąś wyrwę, trzymaj się! Żołnierze wroga są po prawej! Musimy przestać się tak spotykać. Chyba nie wymiękasz, Murphy. Dzięki za odsiecz. To kapitan Davis wydał rozkaz. Dobra. Za późno na dalszy atak. Możecie sobie odpocząć. Przepraszam, sierżancie? No. Czy po drugiej stronie nie czai się armia szkopów? Powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. Jasne, szeregowy. Zajmij nam pokój w Ritzu. Sir. Po prostu się boi. Zajmij się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną raną. Nic mi nie jest, sierżancie. Daniels, przypilnuj go. Od wroga niebezpieczniejsza jest tylko duma. Odpocznijcie! Obrzasku zajmujemy Marini! Nie mogę uwierzyć, że znów walczę u boku Zusmana. Dość dobrze się trzyma, zwłaszcza, że przeszliśmy przez mile żywopłotne.